Cześć, witam w kolejnym odcinku Bright TV. Dzisiejszy odcinek będzie po raz kolejny o tym, w jaki sposób kształcimy młodych inżynierów zajmujących się technologiami kosmicznymi. W poprzednim odcinku mówiliśmy o misjach balonowych, dzisiaj mówimy o CubeSatach. Przykładem takiego CubeSata jest projekt PWSat, budowany przez studentów Politechniki Warszawskiej. Projekt ten ma dość długą i burzliwą historię, która rozpoczęła się w Studenckim Kole Astronautycznym, które to stworzyło właśnie projekt małego satelity wielkości 10 na 70 cm. I ten satelita miał wynieść na orbitę rodzaj żagla czy spadochronu, który miał umożliwić szybką deorbitację takiego satelity. Chodziło o sprawdzenie systemu. Do tego projektu chciał dołączyć zespół Studenckiego Inżynierii Kosmicznej, ale rozmowy jakby nie przyniosły skutku, więc koło zaczęło budować własnego satelitę o imieniu O3SAT. Koniec końców okazało się, że jeden zespół miał świetny eksperyment, drugi miał fajnych inżynierów, którzy potrafili budować elektronikę i oba zespoły stworzyły jeden zespół, który budował już PWSAT. Po pewnym czasie morale nieco usiadły i został powołany kolejny zespół. Tym razem zespół stworzył satelitę o nazwie First Step, który też potem następnie został połączony z zespołem PWSAT, tak aby powstał kolejny jakby silny zespół budującego satelitę. Wtedy ten satelita miał mniej więcej wyglądać tak. Panele słoneczne, antenki, jak każdy CubeSat. Co robisz? Włączam PWSAT. Ale bateria jest przecież niepodłączona. Jak to jest? Nie tak, delikatnie zrób to, człowieku. Nie, to ty miałeś rzucić. Ale czemu wyrzuciłeś RBF-a? Uwaga. Działa! Działa! Sorry, mi się z granatem to pomyliło. Teraz przełączymy sobie, żeby był mors. Bierzemy sekund wczytywania. A teraz podstawimy PWSata pod słońce. Stawiam PWSata pod słońce i hokus pokus, niech słońce się stanie. Tutaj przesunięcie częstotliwości o 500 Hz rzędu i cały czas płynie, nawet ponad kilohertz chyba się z nim przesunie. No ale widać, że telemetria się dekoduje. To jest z Morsa. To jest z Morsa, a za chwilkę będzie widać, że się dekoduje z APRS-u. Tylko jeszcze chwilka. Uwaga. No i się dekoduje z APRS-u. Co tam, Mardo, robisz? Zobaczymy, jak się z innej strony będzie. Okej, próbuję nagrać. Inżynieryjny. I nie wiadomo jak. No. I następny model. Ale ten działa. Ten też. Ten też działa. A ten? Też działa. A ten będzie działał jak koncepcja będzie to poprawna. A. Ten ma ładne baterie. No, tak. One lewo ładne. Sam robię. Z fleszem? Dolotne. Z fleszem? Nie, podam. Bez obciążenia? Zobaczymy. Już? Niestety morale znowu posiadło. I ostatecznie projekt osiągnął w wieku 5 lat, a jest to bardzo krytyczny wiek dla większości projektów studenckich, ponieważ w tym wieku odchodzą ludzie ze studiów.
Politechnika Warszawska chciała dokończyć ten projekt, więc powołała nowy zespół. Ten nowy zespół został umieszczony w Centrum Badań Kosmicznych. I tutaj w pokoju Brightowym pod opieką inżynierów Centrum Badań Kosmicznych został stworzony zupełnie nowy satelita, tak samo nazywający się PWSAT. I tym razem wydaje mi się, że koniec będzie szczęśliwy. Zobaczmy. Jak mówiłem, PWSAT budowany jest przez studentów Politechniki Warszawskiej, ale ich laboratorium znajduje się w Centrum Badań Kosmicznych w pokoju w laboratorium Brighta. Zajrzyjmy, co tam jest. Znajduje się w pokoju właśnie Brighta, przy stanowisku, gdzie budowany był PWSAT. Studentów już tu nie ma, bo satelita jest złożony, został już wytrzęsiony, a w tej chwili poszedł na badania w komorze próżniowej. To chodźmy w takim razie, spróbujmy go jeszcze złapać, zanim jest zamknięty. Jesteśmy już przebrani, więc lećmy do tym roku. Przedstawiam wam Tomka i Maćka. Maćku, pomachaj, żeby było wiadomo. Okej, okay, Tomek, spojrzyj tutaj. Za chwileczkę. Dobra. Którzy spędzili przy tym projekcie mnóstwo czasu. W zasadzie pewnie ostatnie pół roku swojego życia. Powiedzcie mi, co w ogóle projekt PWSAT robi? Maćku? PWSAT przede wszystkim jest projektem edukacyjnym, czyli chcemy tutaj wykształcić przyszłą kadrę młodych inżynierów kosmicznych. Poza tym główną misją PWSAT jest przetestowanie systemu usuwania śmieci kosmicznych, ale tych przyszłych, czyli testujemy system, który będzie można wykorzystać w nowych satelitach. Dodatkowo ten sam system będzie testował nowe baterie słoneczne, które są specjalnymi foliami z napełnionymi panelami słonecznymi. Ten system ma za zadanie właśnie zdeorbitować satelitę, a także przetestować te panele słoneczne. Jest on zbudowany z długiej sprężyny o długości ponad 1 metra, która to zostanie wyrzucona z wnętrza satelity i po prostu zwiększy jego powierzchnię oporu. Tomku, ty chyba tutaj robisz za takiego samozwańczego szefa tego projektu w tej chwili tutaj, takiego studenckiego. No, zajmuję się troszkę elektroniką, troszkę testami. Aha. Składaniem tego satelity do kupy. Powiedz mi, z jakich podsystemów w ogóle składa się PWSAT? No tak, z zewnątrz widać antenę, zarówno nadawczą i odbiorczą. Mhm. Cztery ścianki, z których będziemy czerpali energię. Pod spodem jest ładunek, o którym mówił Maciek. W środku mamy cztery płytki odpowiednio z zasilaniem, payloadem, komputer pokładowy i nadajnik. I to wszystko właściwie. To wszystko się mieści w tej małej kostce. Okej. Okay. Ile osób pracowało przy tym projekcie? No, ten projekt trwa około 6 lat, także dość sporo osób pracowało nad tym projektem. W tej chwili około 10, 12, może tak. Więcej. Okej. Okay. Powiedz mi, kiedy leci? Planowany start jest w styczniu 2011, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a póki co na to się zanosi. Okej. Okay. I co jeszcze w takim razie zostało do zrobienia? No jeszcze 2 dni testów w komorze próżniowej. I potem wysyłka do Holandii na ostatnie testy. I to wszystko.
Nic tylko pożegnać, tak? Dokładnie. Właśnie to odjadę, tak? No dobra, chłopaki, no to kończyć go przymocowywać i... Czy coś tu jeszcze mamy do przymocowania? A czemu coś teraz przyklejacie? Bardzo głośno, proszę mówić. Chcemy satelitę schłodzić w komorze próżniowej, dlatego chcemy zwiększyć przewodnictwo cieplne poprzez przyklejenie aluminiowych taśm, które umożliwiają nam odebranie ciepła przez urządzenia komory. Panowie, kto w tym projekcie w ostatnim czasie największy miał udział? Kamil Bobrowski, Andrzej Cichocki, Marcin Dobrowolski, Rafał Graczyk, Jurek Grygorczuk, Marcin Iwiński, Bartek Kędziora, Adam Kostrzewa, Jan Kostrzewa, Andrzej Kotarba, Michał Kurowski, Kuba Lisowski, Marta Mordalska, dr Piotr Orlański, Marcin Stolarski, Tomasz Szewczyk, Tokarz Marta, Maciej Urbanowicz, Łukasz Wiśniewski, profesor Piotr Wolański i Grzegorz Woźniak. Jeszcze kolega z Francji, Anthony Bonnefoy.
teraz jadę z satelitą Pebblesat do Holandii, żeby oddać go w ręce specjalistów z Europejskiej Agencji Kosmicznej, którzy to dostarczą tego satelita już do Kourou, do Gujany Francuskiej i umieszczą na rakiecie. No dobra, panowie. Ile trwa w ogóle projekt? Projekt rozpoczął się w połowie maja. Wtedy pierwsze części przyszły i rozpoczęliśmy zabawę. Czyli to mniej więcej pół roku, tak? Odrobinkę mniej, ale tak. Całkiem szybko się ogarnęliśmy. A w ogóle kiedy projekt Pebblesat powstał? Wiele lat temu, bodajże 6, może już nawet 7. Już nawet studenci, którzy do niego zaczynali, już nie są studentami, tak? Tak, już dawno nie są studentami, no ale spora część tych studentów, byłych studentów, jest teraz w Centrum Badań Kosmicznych i budują kolejnego pierwszego polskiego satelitę Brighta. No tak. No dobra, to w takim razie, to rozumiem, ostatni krok, zamknięcie pudełka. Teraz idziecie do ESY przekazać im satelitę. Tak. I kiedy jest oczekiwany start? Oczekiwany start jest przewidziany na styczeń, na pierwszą połowę stycznia. Okno startowe zamyka się 20 stycznia. Okej. Okay. Gdzie będzie Centrum Kontroli Misji? Centrum Kontroli Misji będzie na Politechnice Warszawskiej we współpracy z Akademią Morską w Gdyni, a także z Centrum Badań Kosmicznych. Mhm. I jak długo misja planowana jest? Znaczy jak długo trwać będzie misja? Zakładany czas życia satelity na orbicie, to znaczy przebywania na orbicie, będzie ponad rok, dlatego że chcemy go spalić w atmosferze. Dlatego myślimy, że po około roku ten satelita spłonie, natomiast czas życia orbity generalnie to jest ponad 6 lat. No ale powiedzcie, co było najtrudniejsze? No, najtrudniejsze było jednak połączenie wszystkich sił i zorganizowanie całej pracy. Jednak to dość długo czasu nam zajęło, by... Znaczy sił, znaczy w postaci ludzkiej, czy masz na myśli zmontowanie komponentów? Połączenie elektroniki z mechaniką. Połączenie elektroniki z mechaniką. Tak, integracja tego wszystkiego była dość skomplikowana. Czyli na to trzeba najwięcej czasu, tak? Zdecydowanie poświęcić. No dobrze, a jakaś rada dla kolejnych studentów, którzy będą kiedyś pewnie kolejnego takiego satelity budowali? Czyli? Myślę, że żeby najpierw zapytali się starszych kolegów, jakie oni mieli problemy, żeby tych samych problemów nie popełnić. Po prostu nie mieć. Tak to się chyba nie da. Chyba na tym polegają właśnie młodość. Natomiast zdecydowanie polecam nie budowanie wszystkiego od zera, tylko właśnie stopniowo, czyli część elementów budujemy sami, część elementów kupujemy i potem w kolejnym kroku, przy kolejnym projekcie zwiększamy liczbę elementów, które budujemy i dzięki temu możemy skupić się bardziej na tych elementach, które właśnie sami wykonujemy, na ich budowie, na ich projekcie, na ich produkcji, dzięki czemu jakość tych elementów jest zdecydowanie wyższa. Czyli co? Małe kroczki. Małe kroczki. Małe kroczki. No dobra, to powodzenia w takim razie. Wszystkim życzę. Dziękuję tutaj za ciężką pracę. I to tyle w tym odcinku Bright TV. Na kolejne zapraszam na stronę www.bright-pl.pl. Do zobaczenia. Dobra.